Maciek, a może byś tak wrócił do przyszłości i ocenił jeszcze raz? Wrócił do przyszłości? Nie da się wrócić do przy... Okej. Witam! Zbliżają się wakacje, więc myślę, że to doskonały moment, abyśmy obejrzeli pewien program rozrywkowy z lat 90. pod tytułem... Ferie z krzyżówką. Zapraszam. Ja tego programu w ogóle nie kojarzę i nie mam pojęcia, o czym to będzie, więc zapnijcie pasy. Czas wreszcie ruszyć główką. Nie musisz iść do budy. Masz ferie z krzyżówką. Ferie z krzyżówką. Ferie z krzyżówką. Myślę, że znacie już doskonale zasady tego programu, bawimy się razem, ale wy przed telewizorami także się z nami bawicie. Ja się z panią Katarzyną zawsze dobrze bawię, tylko wkurza mnie jedna rzecz. W programie Nasz Nowy Dom, ulubionym programie mojej żony, bo ona ma takie dobre serduszko. Pani Katarzyna mogłaby być czasem, raz na sezon, trochę nieprzewidywalna. Kochani, wasz dom jest w strasznym stanie. Pani Jadzia samotnie wychowuje 9 dzieci, które muszą dzielić jeden mały pokój. Dach przecieka, tynk leci ze ścian, ale podjęliśmy decyzję. Nie wyremontujemy waszego domu, ale tu jest miska, możecie się do niej wypłakać, a ja się w tym wykąpię. Pani Katarzyno, raz, żeby nie tylko moja żona poczuła ciepło w serduszku podczas oglądania. Raz. Czy macie przygotowane kartki, długopisy? Rebus ciągle aktualny, także o tym rozmawiać będziemy pod koniec dzisiejszego programu. Przedstawiam zawodników. Witamy Wojciecha. Dzień dobry, Wojciechu. Czy mogę Wojtek do ciebie mówić? Wolałbym Lil Wojtek, strzelam. Czy może Wojciech? Nie, nie muszę. Nie, to dziękuję ci bardzo. Czy mógłbyś dwa słowa o sobie powiedzieć? Dobrze, nazywam się Wojciech Janc. Chodzę do szkoły podstawowej w Starogardzie, konkretnie do klasy 7. Nie mylić ze Stargardem. Nie, nie wiem. Starogardzie. Tak, Starogard i nie Gdański. I nie po prostu Gdański. Starogard. I moim zainteresowania to głównie komputery i matematyka, więc tego pozdrawiam wszystkich abigowców. Ty zdaje się jesteś trochę młodszy od kolegów, mimo że chodzisz do 7 klasy. No tak, to prawda. W tym roku skończę 11 lat. Lil Wojtek był wtedy, więc jest i teraz mniej więcej w moim wieku, także... Serdecznie pozdrawiam, Wojtek. Jeśli pan ogląda, to niech pan napisze, czy został pan słynnym, rudym raperem. A jestem w 7 klasie dlatego, że po prostu uznano mnie za... geniusza. No, za dużo powiedziane. Ja też byłem takim małym geniuszem, że aż chcieli mnie dać do innej klasy. Wprawdzie niższej, ale to chyba zależy od szkoły. Moi drodzy, no i kolejny zawodnik to Karol. Czy jestem Karol z Wrocławia. Karol, ale masz zajebisty fryz? Koniecznie daj nam znać, czy zgodnie z marzeniami fryzjera zostałeś zawodowym zboczeńcem albo królem tygrysów. Czy jestem Karol z Wrocławia. Chodzę do klasy 7. Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią szkołę. O, Karol lubi też szkołę. On nie pozdrawia środkowym palcem? Kujon. Karolu, a twoje zainteresowania? Głównie szkoła. Lubisz się uczyć? Tak. Dobrze, znakomicie. I Piotr, witamy cię. Nazywam się Piotr Tomasik, przyjechałem z Bydgoszczy. Uczę się w klasie 6 szkoły podstawowej numer 56, również z Bydgoszczy. A zainteresowanie twoje? Komunikacja miejska. Jak ja mam być normalny? Moi rówieśnicy na pytanie o zainteresowanie odpowiadali komunikacja miejska. Komunikacja miejska, to znaczy... Lubisz jeździć tramwajem i autobusem? Tak. Zresztą pewnie wówczas sam na to pytanie odpowiedziałbym coś w stylu uwielbiam beton i oglądać kartridże do Pegasusa na rynku. A chciałbyś kim zostać na przykład w przyszłości? Kierowcą później na wyższe szczeble do kierownika MZK. Kierownikiem MZK? Tak. Brawo! Brawo dla Piotra! A czy ty, młody człowieku, chciałbyś kiedyś zostać kierownikiem MZK?
MZK? MZK? Małpką za pikoks, ja już jestem kierownikiem. Dobrze, rozpoczynamy krzyżówkę. A jak Alina, 5. A jak Alina, 5, ale poziomo czy pionowo? Poziomo. Poziomo. A jak Alina, 5 poziomo. Jest to zadanie filmowe. O, coś dla mnie. Spójrz na ekran. Co to jest, twoim zdaniem, Wojtku? Rzeka. Nie, nie policzyłeś literek. Czy Karol wie, co to jest? Staw. Nie, ja, mnie bardziej chodzi o to, o to, co jest wokół. Piotr, twoja kolej. Co to drzewa? Jest? Nie, ale spójrzcie, bo tam czy... Już wiem, co to jest. Dobrze, teraz twoja kolej, Wojtku. Tak, jest to park. Park, świetnie, policzyłeś. Mam pytanie, dlaczego to było... zadanie filmowe? Równie dobrze pani Katarzyna Dowbor mogła powiedzieć, a teraz będzie zadanie muzyczne. Co to za instrument? Puzon? Nie, dubson. What the fuck? Oliwa zawsze sprawiedliwa. Tak mówicie w szkole? Na wież wypływa? Tak? Nie, raz tak. Dobrze. Karol, teraz twoja kolej. Spójrzmy tylko. Wojciech ma 4 punkty, ponieważ odkrył 4 litery. W ten sposób liczymy punkty. Walczymy o punkty, tak więc opłaca wam się odsłaniać najdłuższe hasła. Proszę, Karol. Kajak Karolina, 1 pionowo. Kajak Karolina, 1 pionowo. I tu długie hasło musisz ułożyć z pucli. Proszę, zapraszam cię. Chodź, Karol, ze mną. Dasz kobiecie rękę, czy nie lubisz? Wtedy się o takich rzeczach nie mówiło. Nie, dobrze. Słuchaj, tutaj masz tablicę, to są nasze pucle, musi się wszystko zgadzać, a już ci zadaję pytanie, do robienia kleksów. Gocha, ale za mało liter. Czas, start, układaj. Gratulacje. Tak jest. Piotr, proszę. Echa jak Halina, 1 pionowo. Słuchajcie, chodź ze mną, chodź. Ja ci coś pokażę. Otrzymasz ją, jeśli wygrasz. Spójrz na wiatr. Otrzymasz ją, jeśli wygrasz. Kaczka? Sraczka! Nagroda! To jest nagroda. Brawo. Mówiłem, że byłem małym geniuszem i dalej jestem! A nagrodą Wojtku jest aparat fotograficzny oraz akumulatorki z ładowarką. Wszystko od producenta baterii Warta AG. Wojtku, i ta nagroda jest dla ciebie. Zdążyłem się domyślić. Ty nie bądź taki pyskaty, bo przed chwilą powiedziałeś, że park to jest rzeka, ty rudy ancymonie. A jak Halina, 1 poziomo? Jest to pytanie z innej beczki. Piotrze, zabieram cię do innej beczki. Wiesz, że taką mamy? Dobrze, w takim razie... Słuchaj, wyjmij rekwizyt. Co to jest takiego? Ja ci już zadaję pytanie. Można tak określić dyletanta? Pała! Noga. Dobrze, uznajemy to pytanie. Wojtku? Niech będzie... A jak Alina, 8 poziomo. A jak Alina, 8 poziomo. Niezbędny na deszcz i na pogodę. Jim Beam! Parasol. Ja byłem z tych geniuszy, co to są zdolni, ale idiotami. Mogłem jednoosobowo grać w głupi głupszy. Idziesz, Wojciechu, ze mną, dodaję ci screen, a dasz łapę, czy nie dajesz kobietom? A możesz, dobrze. Jeszcze jesteś, widzę, bardzo spolegliwy dzisiaj. Słuchaj, to jest nasza tajemnicza skrzynka. Ja za chwilę odkryję, pokażę widzom, co w niej jest, a ty, nie patrząc, musisz wsadzić tam rączkę. I uwaga, pytanie. Co to jest? Zestaw Młody Samobójca, zrób to sam Adam Słodowy! Albo skakanka, waham się. Niestety, Wojtku, nie dostaniesz punktów, mimo że już wiem, że jest to skakanka, bo widzowie widzieli i koledzy także. Tak więc mamy rozwiązane to hasło, ale nikt nie otrzymuje za to hasło punktów. Dziękuję ci bardzo. Karol? F jak Felix, 1 pionowo. F jak Felix, 1 pionowo. Zdarzenie atmosferyczne, fizyczne, a nawet nadprzyrodzone. Anomalia. Chyba twoje poczęcie. Anomalia z W w środku? Oczywiście, chodzi o... Wojtku? Zdarzenia atmosferyczne, fizyczne, a nawet nadprzyrodzone. Na pewno wiecie.
Będziemy tu siedzieć do wieczora, bo nie mam pojęcia, a przed chwilą zdisowałem zestresowanego 11-latka, brawo ja. Zdarzenie atmosferyczne, fizyczne, a nawet nadprzyrodzone. Zjawisko. Świetnie, bardzo dobrze. B jak Barbara, 2 poziomy. W rozwiązaniu tego hasła pomogą ci koleżanki i koledzy z widowni. Do roboty, kurwa. Uwaga. Kto z was ma kartę rowerową przy sobie dzisiaj? Albo pływacką? Proszę, chodź do mnie. Kto ma jeszcze? Proszę. Dwójka. No i chodźcie do mnie też. Słuchajcie. Tak, żeby oni nie słyszeli, dobrze? Przed sklepem i na torach. Parada równości? Kolejka. Kolejka, świetnie. I jak Irena, 7 pionów. I mamy dla ciebie zadanie filmowe. Spójrz. Co oni tworzą? Wrażenie, że grają w 2021 nie zmieści się. Co oni tworzą? Zastanów się. Ci panowie stają specjalnie. Pink Floyd, Kaczmarski, głową tego nie przebijesz. To jest rzut wolnego, ale... Coś znanego. Interesujesz się sportem? Dobrze, jakie są reguły gry? Niestety z jednym z kolegów będziemy musieli się rozstać. Piotrze, na ciebie padło, bardzo mi przykro, ale wiesz, nie ma przegranych, wszyscy się bawimy i to jest chyba najważniejsze. A dla Piotra mamy nagrodę pocieszenia. Ksany. Albo piórnik z królem lwem. Hakuna Matata to były takie ówczesne ksany. Co? Twój wuj zamordował ci ojca? I prawdopodobnie zamorduje także ciebie i już się nie martw aż do końca twych dni. Czyli jakoś do wtorku, ziomo. Hakuna Matata! Ale otrzymasz od nas nagrody. Nagrody pocieszenia, oto one. W latach 90. młodzież interesowała się komunikacją miejską. A w programie rozrywkowym można było wygrać blokadę kanału sueskiego, motherfucker. Albo plecak pełen keszu wypełniony aż po brzegi. Natomiast Karol ma szansę wybrać sam dla siebie nagrodę. Proszę cię, Karolu, czy mogę pod rękę może z tobą, bo ty już jesteś dużym mężczyzną, więc o tak rękę trzyma mężczyzna, jak chodzi z kobietą, wiesz. Na który plecak się decydujesz? Może któryś ci się bardziej kolorystycznie podoba, może któryś jest po prostu takim plecakiem, jaki chciałbyś mieć? A dostaniesz? Plecak pełen keszu, wypełniony aż po brzegi. Auto pędzi, samo zmienia biegi. Zawodników, którzy dzisiaj wystąpią, znacie doskonale, dlatego że są to zawodnicy, którzy wygrali swoje eliminacje i publiczność na pewno ma swoich faworytów. Na kogo głosujecie? To jest jedno z najtrudniejszych pytań współczesnej historii Polski. No chyba, że będziemy wybierać kandydatów do programu Eks na Wiejskiej. Jak widać, nie ma zgodności w narodzie, no ale tak to jest. Chciałabym, abyśmy przeszli do naszej tablicy. Zobaczcie, na tej tablicy, słynnej już tablicy, mamy napis finał. W tej chwili są półfinały, ale do finału przejdzie tylko 3 zawodników. Kiedyś to były zasady teleturnieju? Dziś to jest historia przeglądarki 10-latka. Do finału przejdzie tylko 3 zawodników. Witamy Jana. Jan się chyba dziewczynom podoba. Ja widzę, że dziewczyny tutaj krzyczą, jak cię widzą. Chodzę do szkoły podstawowej numer 137 imienia Aleksandra Kamińskiego w Łodzi. Na Rytkini! Ja tam kiedyś angielskiego uczyłem i do tej pory łódzkie z archiwum Mix szuka chłopca, który nie chciał odmienić być. Pozdrawiamy Rytkinię i tatę, który pożyczył Jankowi marinaren. Lubię uprawiać sport. Również języki obce. Każdy lubi języki obce, dopóki nie musi się ich uczyć w parku łagiewnickim 3 metry pod ziemią. Ups! Dobra, panowie, mam teraz problem, bo jak jest dziewczyna, to wiadomo, że rozpoczyna dziewczyna, a jak jest 3 panów, to co? To zależy, który ma najdłuższego w pionie. Kajak Karolina, 1 pionowo. Najdłuższy wybrałeś? Odpowiedź musisz ułożyć z puzzle. A ja mam dla ciebie te puzzle, proszę bardzo. Widzisz, teraz mamy utrudnienie, bo one są tu, w worku. Weź je sobie, wyrzuć szybko na podłogę może, szybciutko, żebyś... Uwaga, start! Pytanie brzmi... Tam to dopiero suszy. Studia? Suszarnia. Dobrze. A jak Alina, 9 poziomo. A jak Alina, 9 poziomo.
Odpowiedź znajdziesz w tajemniczej skrzynce. Chodź ze mną do tajemniczej skrzynki, ale też najdłuższe wybrałeś. Widzisz, jaki ty jesteś? Ja wiem, że ty potrafisz podawać ramię kobiecie, bo już się przyzwyczaiłam przy poprzednim naszym programie. Uwaga, pytanie. A tajemnicza skrzynka, oczywiście. Spójrz. Zapalniczka. Skakanki to nie odgadli, ale zapalniczkę rozpoznał w 2 sekundy. Janek, pozdrawiamy. Jeśli nas oglądasz, to daj znać, czy dalej podprowadzasz mamie papierosy i czy dalej wkładasz ręce. Chuj wie gdzie! Czy dotykając tego urządzenia wiedziałeś, że to zapalniczka? Tak. Wyczułeś to. Tak. Czyli masz 10 punktów, ale Dominik ma jeszcze szansę także. A2 poziomo. Do pomocy poprosimy kogoś z widowni. Kto ma 6 ze śpiewu? Ja mam ze śpiewu 3 6! I did my time and I went out! Oboje macie 6 ze śpiewu, a dobrze. No to jak ja mam teraz wybrać? A kto śpiewa w chórze na przykład? Kasia śpiewa. Chodź Kasiu do mnie. W takim razie ja ci powiem, jakie masz zadanie na ucho. Tak, żeby nie słyszał Dominik. Pani Kasiu, bukę znam, ale bukakę? Ja ci pomagam, no. Uwaga, no czekaj. Czy pani pomoże tak? Dobrze, ja ci pomogę. No. Wiwaj, Rokiu! Wiwaj, Rokiu! Pszczółka. No, znakomicie. I Karol gra dalej. A6 pionowo. Nie można go przegrać. Czy nie lubimy go przegrywać? Mecz. Świetnie, brawo. Nie można go przegrać. Mecz? Kto układał te pytania? Nie jestem jakimś wybitnym znawcą sportów drużynowych, ale jestem prawie pewien, że każdy mecz przegrywa mniej więcej połowa biorących w nim udział zawodników. Ale rzeczywiście jest od tego pewien wyjątek. Jest taka aplikacja, która się nazywa Noin i możecie w niej obstawiać na przykład wyniki meczów piłkarskich, powiedzmy na zbliżających się coraz raptowniejszym tupotem mistrzostwach Europy. Ale uwaga, to nie jest żadna aplikacja bukmacherska. Tutaj się nie wpłaca żadnego hajsu. To nie jest hazard na pieniądze. Po prostu obstawia się wyniki i można co najwyżej wygrać telewizor, albo konsolę, albo smartfona. Trzeba mieć tylko nosa do wyników i dobrze typować. To jest tak proste, że aż boli. Jeśli chcecie spróbować swoich sił, to możemy się spróbować. Na podwórku za szkoła, po przyrce? Jeśli ktoś ma ochotę zatańczyć, to serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. Mistrzostwa Europy tuż. Sprawdźmy, kto z nas ma najlepszego czuja. Polska, Hiszpania, 11-0. Serdecznie zapraszam do wspólnego typowania. Link do aplikacji zostawię wam w opisie. I dla ciebie nagroda. Gramy dalej, uwaga. Teraz kolejna Jana. G jak Genovefa, 6 pionowo. G jak Genovefa, 6 pionowo. Igor od tyłu. Freddy, Elton, Rodi. Rogi. W ostatniej chwili. G jak Genovefa, 1 pionowo. G jak Genovefa, 1 pionowo. Pytanie z innej beczki. Zapraszam cię do naszej innej beczki. Janie, proszę Janie. Idziemy. Ty już polubiłeś tą naszą inną beczkę, prawda? I oto pytanie. Często panuje w tramwajach. Smród. Tłok. Jak był tłok, to też był smród. Mogę pół punkta? Oto nagrody dla ciebie, Dominiku. Aparat fotograficzny oraz ładowarka i akumulatory. Wszystko od producenta baterii Warta AG, odtwarzacz kasetowy oraz zestaw kaset wideo z filmami. I to już niestety koniec tej
fascynującej przygody w świecie programu... Nasz nowy srom. Dom. Feria z krzyżówką. Feria z krzyżówką. A dzięki temu odcinkowi wiemy, że... Kiedy tak patrzę na ten program, to aż ciężko mi uwierzyć, że w zaledwie 25 lat młodzież tak bardzo się zmieniła. I przyznam szczerze, że jako nastolatek byłem na pewno znacznie mniej rozgarnięty niż moi współcześni uczniowie w tym wieku, którym dodatkowo przyszło wchodzić w dorosłość w bardzo dziwnych czasach. I nie chodzi mi już tylko o to, co się dzieje na świecie, ale także o fakt, że oni praktycznie całe życie spędzili mając do dyspozycji technologie i urządzenia, które dają im dostęp do całego świata. Z jednej strony to trochę źle, bo te informacje nie są w żaden sposób filtrowane czy moderowane, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to dobrze, bo młodzi ludzie dzięki temu mogą paradoksalnie zobaczyć, że w tej samotności nie są sami. A wy co o tym myślicie? Napiszcie. I na tym skończymy ten odcinek. Pozdrawiam zarówno wszystkich moich podopiecznych, jak i chłopaków, którzy w 1994 roku mieli na tyle duże cojones, żeby stanąć przed kamerą w programie telewizyjnym. Szacun! I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. No, ogłoszenie parafialne. Kochani, jak co miesiąc wylosowałem jednego z patronów i wysłałem mu, a dokładnie rzecz ujmując jej, prezent, niespodziankę. Dzień dobry. Cześć Maćku, cześć wszystkim. Przedstaw się nam wszystkim, powiedz, jak masz na imię, gdzie mieszkasz, co robisz w życiu i dlaczego uwielbiasz moje filmy. Nazywam się Weronika, mieszkam w Warszawie. Z wykształcenia jestem nauczycielem niemieckiego i francuskiego, ale jestem analitykiem biznesowym. O, taka niespodzianka. Ale kombo. I oglądam twoje filmy i cię wspieram, bo uwielbiam twoje poczucie humoru i przemawia ono do mnie jakby zawsze, jak pojawia się twój film, robisz mi dzień. Okej, Weronika, w takim razie prosilibyśmy cię o odpakowanie prezentu. Nieotwarta paczka, nieśmigana, nówka. Tak, niespodzianka, Boże, słuchajcie, nie mogę się doczekać. Powiedz, czy coś w tym jest? O Jezu, kapitalne. Karykaturzysta uchwycił to, co chciałaś? Znaczy, wiesz, nie miałam oczekiwań, ja po prostu liczyłam na niespodziankę i mam niespodziankę, o rety. Okej, okay. No to słuchaj. To jest kapitalne. Słuchaj, w takim razie ja się bardzo cieszę. I jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim moim patronom. Być może w następnym miesiącu to wy dostaniecie taki fantastyczny prezent. Weronika, jeśli chcesz, możesz jeszcze kogoś pozdrowić. Tak, pozdrawiam wszystkich patronów, wszystkich fanów Maćka oraz moich przyjaciół i znajomych z firmy Teleperformance Polska. Pozdrawiamy wszystkich i widzimy się za miesiąc z kolejnym patronem.